Ja od razu im poszedłem i z Lubą wszedłem. Startowało około 200 zawodników. To śnieżek popadał, ślisko było. I z tego brzegu to tak jak z trzeciego piętra trzeba było zjeżdżać. I już z Lubą normalnie jechałem. Ale tym śladem, co ja jechałem w ogóle i tą ścieżką, to przyjechało około 200 zawodników. Część na tyłkach jechało, część na butach, na nogach zjeżdżało, bo to stromy było. I ja następne okrążenie jadę, a to było jak ludu w lód. Od razu Robert pode mnie poszedł, pokosiłkowałem z tego. I jeszcze raz próbowałem i drugi raz jeszcze leżałem. Gdyby nie te moje... Palpki. Kontuzje. W sumie cztery razy leżałem. Jak nigdy w życiu. Ja chciałem dla nich to przyjemność zrobić, że wiedzę dla siebie. Zresztą ja jeździłem po różnych krajach świata i tak dalej, ale wszędzie byłem kapitanem drużyny i to mnie przeszkadzało. Bo jak kolarz jest, jak lepiej sapie i tak dalej, jak ja daję mu jakieś polecenie, to mówi, że to Andrzej się zna na tym, nie? Andrzej, czy ten. To jest bardzo ciężki sport, to trzeba być straszny, nie wiem, jak to dobrze wam nazwać, trzeba dać siebie wszystko i jeszcze trochę. Ja to bym... W wojsku mnie postawiło. W wojsku byłem na szkole podoficerskiej, rok czasu dowódcą plutonu, byłem prymusem na tej szkole. Pozwolili mi rower sprowadzić, bo przed wojskiem wygrałem 3 wyścigi na pożyczonym rowerze, a później mi ten w Rudniku wygrałem na pożyczonym rowerze w Opolu i do Łodzi. I trzeba mieć rower wyścigowy, gdzie mi tam macocha mi dała na rower wyścigowy, bo miałem dwie macochy jeszcze do tego, także dzieciństwo miałem takie, nie daj Boże, to powiedzmy Franek o tym pierwszym pucharze twoim. Który puchar? No, jak przyniosłeś do domu pierwszy puchar. No dobrze, te puchary przewoziły, mam ich około 100, to w Rudzice to jest i dopóki panie będzie tym szefostwem, to tam będzie stało, później trzeba będzie to zabrać, bo to jest tego. Ale ten pierwszy puchar, co opowiadałeś, to no, przyniósł do domu. Doiła krowy i... No, wlała mleko. Wlała mleko. Tak właśnie. I dyplomy przykrywa. I potem koledzy mu mówili, jak wygrał następny, będziesz miał dalej na kwaśne mleko. Ja tu i powiedziałem, co ludzi... Ta druga. Takie były czasy. Na końcu gdybym z Prudnika wyjechał, bo straszną karierę zrobił. Mnie do tej pory wszyscy tak 72-74 lata dają, nie? A ja już przeciwnie, do setki się zbliżą, nie? Brawo. I zresztą Andrzej G. To, co ja nie dokonałem, to Szosta dokonał. Za mnie nikt, ja nie miałem trenera, nikogo w ogóle. Tarciarstwo uprawiamy, to dość wysoko, z Rybopole. I to do polskich zawodach nawet nazywałem. Tak średnio mi się zdało, że gdyby wygrali na drugi, trzeci, czwarty, nie? Biegli na ciaskę na 15 km z jazdy, byłem mistrzem województwa w tym. No i tenis stołowy, to nie ping-pong, to krzesło na obozie kadrem, to jak 60 lat byłem w kadrze narodowej, to krzesłem, bo krzesło nie było. Tego tylko drewniane krzesło, nie, krzesło grałem, pokaz nie wiem. I pierwsze moje zwycięstwo to koło Polski. No właśnie. Ja radośnie to wszystko przeżyłem. Ale w Cymberga ja też grałem. I na pewno grałem. Wyścig się miał zaczynać, w Warszawie nas zebrali 20, słuchajcie. Chcecie wyścig, chcecie na wyścigi jeździć, chcecie sprzęt, chcecie obozę. Trzeba wyścig wygrać, Surmiński rządzi. I to roczne wojskowe, te dwa lata, to mnie to dawało tam. Ja byłem najlepszy w punktu we wszystkim. Później zezwolili mnie na rowerze, to rodziczka przyjechała, prezes do wójcy pułku, załatwili i ja na rowerze przyjeżdżam, zagrałem mecz i
Na drugi dzień z powrotem rowerem. Polska rowerem, bez zagrał i z powrotem. I gdybym z Plonika wyjechał, żeby kolarze dla mnie nie jeść, tak jak grób, to dzisiaj ustalają, że ty wygrywasz, a resztę pracownicze, nie? A ja wszędzie umiem, owszem, Gawliczek wygrywał, Fordanczyk wygrywał, do Anglii 7 razy jechałem, do Meksyku, do Kanady. Dokoła Maroka, Francji, dokoła Maroka 3000 km, dokoła Kanady 3000, dokoła Meksyku 6 pucharów przywiozłem, tamte trochę mniejsze od tych. Także... A ja pamiętam właśnie dokoła... Nie wykorzystali mnie, nie wykorzystali mnie. To też wywiad. To dobrze, bo to co ja nie zrobił, to Szosta mnie to spełnił. Dwa medale olimpijskie, mistrzostwo świata i tak dalej. I zresztą... Andrzej wie. Nieraz ze strachu wykrywali. Ja potrafiłem tak zmusić zawodników, wydaje na wesoły. Ale sport nie tylko się uprawia, sport wychowuje. Ile proszę, jeden, drugi, trzeci, mam ich masę. I po całej Polsce prowadziłem 13 kursów instruktorów jako wykładowca. To część tych szkoleniowców to moi wychowankowie. I skończyłem studia trenerskie, nie? Jestem trenerem. Prace magisterskie nie obroniłem, bo 20 lat temu tragicznie zginął mój syn. Też się ścigał i tak dalej. I na niego skończył technikum ogrodnicze, pobudowałem mu szklarnię, 2000 metrów kwadratowych. I on zginął i ja do dziś dnia w szklarniach jestem. I najlepsze pomidory. Najlepsze pomidory. Ekologiczne. Zawsze miałem te kwiaty, goździki, nie? Cięły 15 tysięcy guzików tygodniowo. Z tych kobiet mogli sobie kupić domek, nie mnie, tylko wnukom i tak dalej. I to robiłem tak, że moje dzieci to i to dziś dnia. To dziś nie tak. Bo na przykład kluby to mają program, bo to mistrzostwo polskie i ja też parami czy drużynowo to byłem prymusem we wszystkim. I szkoda, że nie wykorzystali mnie tak na wymiany rezerwowe, na wyścig pokoju rezerwowe, wszędzie rezerwowe, a tam się nie temu. Ale dzięki temu do dzisiaj żyjesz, drogę i 100 lat przeżyjesz. Dzięki temu, że został prudnikiem. I stoi za to. No i chcę powiedzieć jeszcze, że Rada Seniorów, w związku z tym, że czekamy dalej na Torondo, to daliśmy propozycję w tej chwili jeszcze na honorowego obywatela Prudnika. Czyli by był piąty, bo pierwszy jest pani Nabzdykowa, drugi Jan Góra, trzeci Dudek, czwarta Wilejko. Franek by był piąty. Te wszystkie oznaczenia, wszystkie oznaczenia mi dali i tak dalej. Ale Prudnickie ma wszystkie. To ma tak, zasłużony dla gminy, dla powiatu. Nie wiem, czy to wszystko udziwiło. Woka, także... Jeszcze jeden medal, zasłużony dla rolnictwa. Ja tylko mam takie wspomnienia, w Danii mi kiedyś opowiadał tak bardzo intymnie o swoim życiu, mówi starszy. Najpierw ojciec mówił, no i wywozimy, a później będziesz trenował. I to był rozdział chłopaka wiejskiego. Dla wszystkich dzieci ze wsi. Ze wsi, tak. Najpierw gnój, a później trenuje. Franiu, że jeździsz w gnój i później w stodole rowerem zjeździ 4 godziny. A byłoby taki ciepło tam do takie podniżane i tak dalej, co się teraz to wyrywało. Ja też jeszcze pamiętam wywiad o wyścigu dookoła. Wtedy wygrał i tam był taki wywiad, no dlaczego? Mówi, wyścig się odbywał w pełnym ruchu. Trzeba być cwaniakiem, jak to mówi. Lewą stroną. Lewą stroną, mówi, wjechać na chodnik. A on potrafił równolegle i skoczyć na chodnik. O, to była jego sztuczka. A nawet jak trzeba było, to i z samochodu się złamać. Też trzeba było i przejechać. No bo to było w pełnym ruchu, nie? Byłem bardzo wysportowany i do dziś na to mi pozostało. No, bo także jeszcze rok temu szklarnie tym, no wapem na traktorze jechał się nawet spadł, bo właśnie na te skutki. Ale nie widać.